Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób ja przygotowuję swoje elementy do wycięcia za pomocą Silhouette Cameo. Przy pomocy tego programu, który jest jako darmowy dołączony do każdego urządzenia, czyli Silhouette Studio. Jest to dość prosta sprawa. Obrazki zwykle albo tworzę sama, albo pobieram z biblioteki, która jest dostępna na stronie internetowej. Oczywiście wszystkie adresy zostawię Wam poniżej, tak żebyście mogli tam też zajrzeć i zobaczyć, co jest dostępnego. Więc ja tak na początek rozpoczynam zawsze od zastanowienia się nad tym, co potrzebuję wyciąć. I tak jak to na przykład było w dniu wczorajszym, potrzebowałam wyciąć ramkę, więc tak na dobrą sprawę na początek sprawdzam, co ja mam w swojej bibliotece dostępnego i co by do mojego aktualnego projektu mi pasowało. Spodobała mi się ta ramka, ta kwiatowa ramka, więc też ją postanawiam wyciąć. W tym przypadku jest to bardzo prosta sprawa, ponieważ tą ramkę jedynie dopasowuję wielkością do mojego projektu. Ja ją jedynie troszkę pomniejszyłam i zapisałam do wydruku. I na tym się cała sprawa zakończyła. Tak jak we wcześniejszym filmiku wspominałam, ja zawsze zapisuję sobie moje wszystkie projekty na dysku, żeby później je skopiować, bo tak mi jest wygodniej te projekty też wycinać. Natomiast tak naprawdę można by było to zrobić w taki sposób, że po sprawdzeniu, jakie ustawienie nożyka mamy mieć w tym przypadku. W tym przypadku ja to wycinałam w papierze scrapbookingowym i to była ponownie trójka. W ustawieniu to można by było, mając podłączone Silhouette za pomocą kabla USB, można by od razu za pomocą tego właśnie przycisku wysłać taki projekt do wycięcia. Ramka wygląda w taki sposób. Wycięło się wszystko bardzo dobrze. Pokażę Wam jeszcze jedno zdjęcie z przybliżeniem, jak na ile dokładne jest wycięcie. Jeszcze chciałabym tylko pokrótce pokazać, zostawić Wam informacje, gdzie tak naprawdę możecie szukać różnych projektów do Silhouette, ponieważ nie tylko na stronie oficjalnej Silhouette Design Store, ale także w internecie dostępne są darmowe projekty, które można sobie ściągnąć i je wycinać. Trzeba zawsze zwracać uwagę na to, czy dany autor pozwala na ich wykorzystanie komercyjne bądź niekomercyjne, w zależności od tego, jakie są nasze cele do wykorzystania danego projektu. I można takie projekty wykorzystywać. Zostawię Wam linki na dole do Silhouette Online Store, do strony oficjalnej Silhouette i mam nadzieję, że tak jak ja będziecie mieć dużo fajnej zabawy przy pracy z Silhouette. Mi to sprawia bardzo dużo satysfakcji. Bardzo fajne urządzenie, bardzo jestem zadowolona, że takie sobie sprawiłam. Także ja jedynie mogę polecać. Nie posiadam jego bardzo długo, więc tak naprawdę też nie poznałam wszystkich tajników. Ja na razie jedynie wycinam. W kolejnych filmikach mam nadzieję pokazać jeszcze trochę więcej na ten temat. Także dziękuję za uwagę i mam nadzieję do następnego razu.